Nie przeszkadzam. Nie, 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 ja będę, przepraszam, będę się pytał. Na początek jakby można było się przedstawić. Anna Grzelka. I pan? Lech Grzelka. Mhm. Gdzie się państwo poznaliście? Jak ten związek się zawiązał? Skąd wzięła się ta długoletnia miłość? Ja chodziłam do wsi mojego męża, do biedacza tam w Opolskim. I znaliśmy się prawdziwie od dziecka, ale on dla mnie to był taki jeszcze podlatek gówniarz. Aha. Ja już byłam o rok starsza. Okay. Ale i tak jeździliśmy, zaglądaliśmy za sobą. I ja pracowałam odległym za Kluczborkiem. On też pół roku studiował i też żeśmy się spotkali. Ale najbardziej to spotkaliśmy się na zabawie. Bardzo dobrze nam się tańczyło, bardzo dobrze się rozmawiało. To decydowało. I to tak jakoś pomału doszło, że pobraliśmy się. A w którym tańcu był mąż najlepszy? To znaczy mój mąż nie jest taki dobry w tańcu. Jak w innych rzeczach, na przykład jest praktyczny, umie sobie naprawić wszystko. No jest trochę nerwowy, jak każdy mężczyzna, nie? My musimy tak trochę hamować, nie? Ale przede wszystkim przeżyliśmy te 50 lat w różnych sytuacjach, bo mamy i dziecko chore, i trójkę dzieci, dwóch już dorosłych synów tutaj przez to, żeśmy się przeprowadzili z Opolskiego. I córka choruje od lat, ale mogę powiedzieć, że gdybym jeszcze raz w tym wieku była, to tak samo bym wybrała męża, chociaż różnie bywało. Przede wszystkim musi być bojaźń Boża. Jeżeli jest bojaźń Boża, to jest tak i po życie szczęśliwe, i można sobie wybaczyć, i można po prostu wiedzieć, że to nie jest tak, że klocki bierzemy i możemy je rozburzyć. Że to jest na całe życie. I dziękuję za to. Pięknie pani mówi. Powinna pani być rzecznikiem jakiejś instytucji. Czy można się męża zapytać, co ujęło męża w wybrance? No na pewno taka elokwencja. Kontakt, rozmowa i no. I chemia. No i zaiskrzyło. No. Co zawodowo państwo robiliście? Jak upłynęło wasze życie zawodowe? Czym się zajmowali? No, ja pracowałem w FAMAKU, czyli Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Kluczborku. No później też zmieniałem pracę i na kolei byłem, na kolei jako pomocnik maszynisty. Także różnie bywało, różnie się walczyło. Z trudnościami i z płacami, jak w pracy, nie? Jakieś wnuki tutaj są? Jeszcze co pani robiła? Ja jestem emerytowaną księgową. Zaczynałam od takich małych rzeczy, bo pochodzę z wioski i w zasadzie od pługa się zaczęło. I tak stopniowo, pomału awansowałam, aż do zastępcy kierownika w takim zakładzie Herbapol. I pracowałam tam wcześniej też, ale pracowałam tam 18 lat, także na emeryturę tam poszłam i bardzo kochałam swoją pracę. Jeszcze wnuki są? Tak. Dwóch synów mam, Sylwester i Arek, którzy są żonaci. Tutaj w tym jeden jest poza Raciborzem, drugi w Raciborzu. I mam czterech w zasadzie wnuków, nie mam ani jednej wnuczki. Rafał, Michał i Cyprian Marek. To są już prawie dorośli wnukowie, już prawie jeden na studiach, drugi kończy już teraz też na studia pójdzie, a tamten już kończy, jak się to mówi, tą magisterkę robi. Także że jestem zadowolona z moich wnuków, moich dzieci oczywiście, ale najbardziej temu, że są, że potrafiłam ich wychować z mężem na dobrych i na porządnych ludzi. Dziękuję uprzejmie.